Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, partia Jana Krzysztofa Dudy z Jordanem Van Forestem, Foristem. Panowie grali w Pradze bardzo silną kołówkę i ta partia była bardzo, bardzo ciekawa. Z tego względu między innymi, że Jan Krzysztof Duda w pewnym momencie nad jednym posunięciem myślał aż 56 minut. Moi drodzy, to się naprawdę rzadko zdarza we współczesnych szachach, ale w sytuacji naprawdę bardzo ciekawej. Przejdźmy do analizy i jedziemy. Moi drodzy, e4. Janek tutaj zagrał. e5 przeciwnik, skoczek f3 z atakiem na piona, skoczek na c6, goniec b5. No dobra, mamy tutaj partię hiszpańską po a6 i goniec, oczywiście po goniec b5 też już mamy, ale goniec a4 po a6 został zagrany, skoczek na f6. Wariantów hiszpańskiej jest oczywiście cała masa. Tutaj Janek decyduje się na roszadę i oczywiście jest dużo opcji, można próbować grać później d3, c3, wieża 1 i tak dalej. No i poszło bicie na e4. Właśnie rzadko tutaj się w moich analizach trafiał ten ruch i dobrze, znaczy z jednej strony dobrze, bo w końcu się pojawił i mamy szansę zobaczyć, jak można sobie z tym poradzić, mianowicie d4. D4 jest to posunięcie właśnie, które daje tutaj pewne możliwości. Moi drodzy, przede wszystkim głównym posunięciem jest na przykład zagranie tutaj, najpierw przepraszam, B5, a później ruchu D5. Można też na przykład zbić po prostu pionka po wieża E1, zagrać po prostu D5. Bardzo dużo możliwości. Tutaj Holender zagrał goniec na E7. To jest dla mnie przynajmniej rzadkie posunięcie, ja zresztą tego nie grywam, ale bardzo rzadko się chyba widuje takie posunięcie. Wieża zagrała na E1 z atakiem na skoczka, no i tak naprawdę ten skoczek, jak ucieknie sobie na D6, to potraktujemy go pionkiem na E5 i stępem ten skoczek musi uciekać. Dlatego też ruchy wtrącone są niezwykle istotne i zostało zagrane B5, na co Janek odpowiedział biciem na E4 i D5 wtrącenie. No właśnie. Taki tutaj jest zamysł czarnych, na pewno tu jest wszystko przygotowane przez czarne w tym debiucie, lecz, no i tak pokazuje tutaj komputer mniej więcej równą, no, ale dzieje się, moi drodzy, skoczek zbija na E5, haha, właśnie. Chodzi o to, że nie można zbić wieży. Nie można zbić wieży, bo jest bicie na C6, hetman na przykład na D7 i zbijamy na E7. Jak odbicie, to ucieczka gońcem, a jak bicie, to zbijamy i dwie figury za wieżę. To jest duża przewaga, bardzo duża przewaga na tym etapie partii. Tak oczywiście nie poszło. Po wybiciu skoczkiem na E5 skoczek wybił na E5, wieża wybiła i pionek wybił na A4. Podsumowując tę sytuację, tak sobie patrzę i myślę. Dobra. Czarne są zadowolone, gdyż jest para gońców. Okej. Białe również myślę, że są zadowolone z tego względu, że mają lepszą strukturę pionków, czego nie można powiedzieć u czarnych, ale tak naprawdę nie mają pary gońców. No dobra, tak mi się wydaje, że tyle w temacie. No i jak grać dalej? Janek zagrywa hetmanem na E2, nie pozwalając zrobić w tym momencie roszady, oczywiście, bo wybijamy. Goniec zagrał na E6, no i F4. Napieramy mocno tutaj na gońca. I teraz, moi drodzy, oczywiście G6 zagrać takie posunięcie, no trzeba. I w jaki sposób dalej próbować grać? Bo taka nietypowa troszeczkę pozycja, można powiedzieć. Wieża w centrum. Ta wieża jest narażona na jakieś tutaj ataki i czasami po prostu może zginąć za gońca. Na co Janek zagrywa skoczkiem na C3. No bardzo mi się ten ruch podoba, zresztą to jest chyba normalne posunięcie. Tutaj jeszcze panowie sobie grają w miarę szybko. O co chodzi? Czasami są bicia na D5, ale chcemy wziąć po prostu pionka. No jak dają, to trzeba brać. A3 zostało zagrane. I cały czas powtarzam, jak dają, to trzeba brać. Janek tutaj niestety zagrał B3. Niestety i stety tak naprawdę. Nie chcę sobie psuć struktury pionów. Okej, ale we współczesnych czasach raczej biją pionki. I jestem ciekawy, czy tutaj pozycja byłaby zadowalająca dla białych. Otóż chodzi o to, że tutaj goniec może zagrać na D6, no uciekać wieżą raczej nie chce.
chcemy, bo jest na przykład strzał, chociaż na f4 odbijamy tutaj na e6 i zdobywamy, więc nie za bardzo też można, ale powiedzmy po wieża e3, tutaj myślę, że roszada byłaby całkiem sensownym zagraniem dla czarnych z inicjatywą tak naprawdę dużą. No ale po goniec d6 mamy świetne zagranie f5. No to już jest troszeczkę wyższa szkoła jazdy. Jeżeli wybijemy, to oczywiście hetman z tempem atakuje, wiążemy gońca i odbijamy gońca później na e6. Z wygraną białych, znaczy wygraną oczywiście figurowo. Tutaj na przykład jakby pionek wybił, moi drodzy, to goniec f4. I po wybiciu hetman bije na e5. Powiedzcie mi, co to za pozycja. Bo mi się podoba to białymi. Ja lubię taką grę z tego względu, że ten goniec jest takim big pionem. Nic nie robi, a różnopolowe gońce mają to do siebie, że jak jeden gra, to drugi nie gra. No i można powiedzieć, że mamy figurę więcej. Jest jakoś mniej, ale z dużo figur, król w centrum. Myślę, że pozycja dla białych jest zadowalająca zdecydowanie. Mogłaby być oczywiście, bo białe zagrały B3. Po tym posunięciu goniec zagrał na B4 i moi drodzy, Janek zamyślił się teraz na 56 minut. Czy wy też byście się zamyślili aż tak długo? No cóż, to jest pytanie bez odpowiedzi, tak naprawdę nie wiadomo. Dlaczego Janek tak długo myśli? Otóż on tu przygotowuje ofiarę jakości, to znaczy chce oddać tę wieżę za cenę właśnie fajnej pozycji, no bo myśli o zbiciu pionka na D5. I w końcu to następuje, dzięki czemu czarne zdobywają tę wieżę za lekką figurę, zaraz zobaczycie jak. No ale decyzja bardzo poważna, bo tam się na pewno Janek liczył tam prawdopodobnie dalekie warianty. No i teraz przypuśćmy, po takim ruchu tutaj mogłoby być już po partii, bo byłoby bicie, tak i F5, moi drodzy, goniec H6 jest tutaj ruchem już zabójczym. Tak, oczywiście grać czarnymi nie wolno. Wiadomo. Dlatego też roszada mogłaby, roszada nastąpiła oczywiście w partii i tutaj zostało zagrane hetmanem, hetman zagrał na E4. No właśnie, taka pozycja, widzicie, rzadko spotykana, gdzie figury są bardzo, bardzo w centrum ustawione, jeszcze gońce mogą je atakować. Goniec zagrał na D6 i oczywiście skoczek wrócił. Właśnie o to chodzi, że Janek tutaj sobie myślał, że tą wieżę oddaje. Co by było po wybiciu od razu? Wybiłby pionek z D4 czy z F4? No z F4, oczywiście, że z F4 goniec musi się otwierać. Czarne pola po prostu trzeszczą tutaj. I pozycja białych myślę, że jest bardzo, bardzo zadowalająca. Nawet lepsza, po prostu lepsza, bez jakości. Struktura pionów zepsuta, więc jakość mniej myślę, że tutaj nie ma takiego znaczenia. Ale czarne zagrały gońcem na F5. Na co Janek? Oczywiście wybił. Tutaj, moi drodzy, następuje seria takich posunięć w miarę prawidłowych z jednej i z drugiej strony. Silnik tutaj czeskomowy ocenia na 0,5 plus 0,5, więc białe mają przeważkę fajną i taką, powiedzmy, z inicjatywą. No a czarnymi jest grać bardzo ciężko tak naprawdę. Silnik sobie pewnie radzi, ale tu grają ludzie. Wieża zagrywa na E8, moi drodzy, skoczek E4 od razu do centrum. Hetman stoi świetnie ze skoczkiem, to się fajnie komponuje. Goniec E7, bronić punktu F6 należało, bo skoczek tam miał ochotę na widełki. Goniec zagrał na E3 z obroną D4, to proste. No proste. Hetman C8 i skoczek G3. Zobaczcie, że białe chcą wymiany hetmanów. Ta wymiana byłaby rewelacyjna dla białych. Tego skoczka nie ma jak stąd wypędzić. On tu stoi naprawdę super. Po prostu super. Następnym planem byłoby na pewno podejście królem. Jakieś C4, aktywizacja wieży, aktualizacja chciałem powiedzieć. Może być i aktualizacja i byłoby wspaniale. Dobrze, po skoczku G3 tutaj czarne zagrały goniec H4. Zobaczcie, chcą wybić skoczka i wziąć hetmana. Dlatego też hetman wrócił, goniec wybił. No i można by powiedzieć, że czarne tu są świetne, lecz to jest złudne tutaj myślenie, ale gra jest cały czas na dwie bramki tak naprawdę. Hetman zagrywa na E6, no i król F2 bronić trzeba, hetman E4, wymiana. Jest proponowana wymiana, na co Janek jeszcze nie reaguje, zagrywa wieżą na D1. Wymiana jest mu na rękę oczywiście, ale na jego zasadach. Tutaj zostało zagrane A5. Ja się nie dziwię, czarne chcą próbować szarpać tę stronę. G4, bardzo odważny ruch. Zobaczcie, hetmany cały czas są przy sobie. Kto pierwszy wybija, zobaczymy. C6, no takie ustawienie pionka na białym polu oczywiście, gdy jest goniec czarnopolowy, ale to nie ma znaczenia. Teraz Janek przystępuje do konkretnych działań i G5. Bardzo ładne posunięcie, moi drodzy.
To jest niezwykle bardzo ładne posunięcie i to jest, powiedzmy, taka fajna idea, taki fajny motyw się pojawia tutaj teraz w tej partii, że pionek, który jest dublowany na jednej linii, znaczy są dwa pionki na jednej linii, no to jeden wychodzi przed szereg i blokuje, można powiedzieć, te dwa piony. Przypominam, że po każdym zagraniu dwa pola jest bicie w przelocie. Więc wieża tutaj teraz poszła na e8, wieża d3, oczywiście nie wpuszczamy wieży na dwójkę, bo przegrywamy białymi automatycznie, i h6 zostało zagrane. Na co jest bicie? To nie jest oddanie piona, to jest tylko taki zabieg kosmetyczny. Zobaczcie, f5 stoi dobrze, podpiera wieżę, trzyma g4, lecz no, trzeba grać dalej. Ten pionek już nie ma znaczenia, on tu zaraz zostanie zjedzony, dlatego poszło c4, wieża z czwórki na szóstkę, d5, wybicie, wolny pionek wyrobiony. To jest ważne, żeby pionek był wyrobiony, znaczy żeby był wolny. No i goniec ma szansę oczywiście zdjąć te piony, bo są na czarnych polach, więc to jest duży atut dla białych. Wieża zbiła na h6. No i d6, konkret, moi drodzy. Konkret, wieża d8, no i goniec c5. Bronimy, atakujemy, jest dobrze. Król f7. Powiem wam w ten sposób, że w tym momencie silnik troszeczkę przeważki pokazuje dla białych. 1,32. No więc wydaje się dużo, lecz to nie jest jeszcze taka prosta końcówka. Wieża zagrała na d5, tutaj król, jeżeli by zagrał na e6, to dostaje szacha, tak naprawdę nic się nie dzieje wielkiego znaczy ocena sytuacji się nie zmienia, król f6, tak naprawdę jedno i to samo. Goniec po prostu zbił na a3, wieża h4 na piona, król f3, wieża h1. No ta wieża próbuje gdzieś tam zamieszać, ale wieża wzięła kolejnego piona. Na pewno ta pozycja jest bardzo bezpieczna. Tutaj białymi przegrać się nie da raczej. Oczywiście można przegrać każdą pozycję, jak podstawimy, ale przegrać raczej w takim turnieju, znaczy przy takich zawodnikach jest raczej niemożliwe, więc tutaj gramy sobie już bez żadnego ryzyka, ale no, gramy dalej. Wieża zagrała na f1, król e3, wieża e8 i teraz Janek mógł zagrać dobre posunięcie, bardzo dobre posunięcie. Nie zagrał, bo Janek zagrał królem na d3. No taki odruch, można powiedzieć, tutaj pion poleciał, ale jak można by było zagrać lepiej. No i to jest ciekawe, że arcymistrz tego formatu tego nie widział, tego motywu, może miał mało czasu, jest to prawdopodobne, więc zagrał praktyczne posunięcie, ale wieża e5 jest świetnym ruchem. Dlaczego? Dlatego, że po na przykład takim wybiciu po prostu wybijamy, a jeżeli król wybija, to ruch król e2 wygrywa, nie wpuszczając wieży na d1. Jeżeli wieża będzie łapała tego pionka, to idziemy tutaj tym pionem, ale jest goniec na e7 i doprowadzamy do pola przemiany. Wygrana białych, oczywiście rzecz jest prosta. Lecz pojawia się bardzo ciekawy też motyw, mianowicie szach na e1. I po tym ruchu król d3 mógłby zagrać. Po wybiciu na e5 jest goniec b2, moi drodzy. Bardzo ciekawe zagranie. Z tego względu, że odbijamy tutaj na e5. No i w zasadzie partia byłaby chyba wygrana. Powiedzmy, po wieża g8 możemy po prostu wybić. Król e6, zagrać a4. Nawet po wybiciu tego pionka po prostu maszerujemy pionami z pomocą króla. Tu się wszystko trzyma. Pięknie to wyglądałoby, lecz w partii zostało zagrane król na d3, co daje szansę tutaj czarnym, bo czarne powoli zbierają pionki. Goniec c5, wieża g4 na piona kolejnego, no szach jakiś musi nastąpić, król e6, dajemy szacha, pion jest nietykalny, więc król d7, no i wieża na szczęście zbiła pionka, ale straciliśmy tego izolowanego. No i teraz, moi drodzy, trzeba bardzo uważać tutaj, trzeba szybciutko próbować iść pionami do góry, ale ta pozycja jest według silnika remisowa. To jest pozycja remisowa, aczkolwiek powtarzam, że białymi gramy bez ryzyka. Wieża zbiła na g2, próbujemy oczywiście, no i b4, te piony powoli zasuwają, wieża g4, daliśmy szacha, król e6, wieża h5 i wieża z e na g8. Próba jakiejś tutaj blokady tej wieży białej, żeby ją wymienić. Król zagrywa na c3, oczywiście blisko pionków, wieża z ósemki na piątkę, daliśmy tutaj, znaczy Janek dał szacha, wieża g6, no wymiana wiąże się z remisem, król jest zbyt blisko tutaj tych pionów. Wieża h8, król d5, daliśmy tutaj szacha na d8, król c6, moi drodzy, i a5. Ta pozycja jest remisowa. Z tego względu, że wystarczyło zagrać tu królem. Takie szachy też tam nic nie dają, król a4. Król jest blisko pionków, wieża kontroluje szóstkę. Ciężko wygrać, król jest odcięty.
No ale w partii zostało zagrane wieża h4. Tutaj panowie mieli chyba trochę mniej czasu. Król b3 i znajduje tutaj placówkę. Wieża h1, moi drodzy, szach na c8. Król B7 i wieża F8. Ja tak szybciutko już przedstawiam te mniej więcej posunięcia, bo to są dosyć takie, myślę, że oczywiste ruchy w miarę. Król wrócił na C6 i goniec zagrał na D4. Ok, ten goniec bardzo ładną rolę spełnia po tej diagonali. Nie pozwala przede wszystkim pójść na A1 do obrony wieżą, aktywnej obrony wieżą, a czasami też nie pozwala wejść zwyczajnie na pole H8 tej wieży, też z obroną. Wieża teraz zagrała na D1 z atakiem na gońca. No i teraz, moi drodzy, Janek zagrywa ładny ruch. A6. Haha, piękny ruch. Czy można zbić gońca? Nie bardzo, bo dochodzi pionek w następnym posunięciu. Jest koniec gry. Mógłby być. Po A6 wieża dała szacha. Prawdopodobnie tutaj czarne nie widziały tego ruchu A6. Szach na B1, król A4 i widzimy, że ten król czuje się tutaj bezpiecznie, goniec broni na A1, król zagrał na D5, tutaj goniec E6, pięknie przesłonił wieżę kolejną, wieża z gońcem naprawdę świetnie współpracują, król na C6, moi drodzy A7, no i w tej pozycji się czarne poddały. Troszeczkę szczęścia w końcówce miał Jan Krzysztof Duda, zwyciężając tej partii, ale zasłużenie, naprawdę trzeba powiedzieć, że poświęcenie jakości w debiucie było odważnym zagraniem. No cóż, Janek zyskał na rankingu, jest dobrze dla polskich szachów, jak Polacy wygrywają oczywiście. Wam serdecznie dziękuję za analizę, za uwagę. Trzymajcie się, cześć.